Subskrybuj po więcej porad. Istnieją dwa podstawowe typy cukrzycy. Typ pierwszy to spowodowany problemami z układem odpornościowym. W rzeczywistości większość ludzi z tym typem ma bliskiego krewnego, który zmaga się z tym samym, dlatego lekarze uważają, że może być związany z genetyką. Cukrzyca typu drugiego zwykle rozwija się z powodu otyłości i złych nawyków żywieniowych. Możliwe jest naturalne kontrolowanie poziomu cukru we krwi i odwracanie go. Jednym z głównych problemów z leczeniem cukrzycy typu drugiego jest to, że leki na receptę zalecane przez lekarzy osobom z tym schorzeniem mają wiele szkodliwych skutków ubocznych. Mogą uszkadzać nerki i wątroby czy powodować nietrzymanie moczu. Z tego powodu wiele osób zaczyna wypróbowywać następujące metody naturalnego kontrolowania poziomu cukru we krwi. Cynamon. Badania wykazały, że cynamon może działać tak samo dobrze jak insulina w celu otwarcia komórek, aby cukier mógł dostać się do nich. I w przeciwieństwie do innych metod naturalnego kontrolowania poziomu cukru we krwi, bardzo łatwo jest go zdobyć. Warto kupić opakowanie cynamonu w sklepie spożywczym, a następnie posypać nim płatki owsiane czy dodać do jogurtu, codziennie. Jest również dostępny w łatwych do przyjęcia kapsułkach. Utrata masy ciała. Jednym z problemów, na które cierpią osoby z cukrzycą typu drugiego, jest przyrost masy ciała, szczególnie w okolicy brzucha. Jest to spowodowane tym, że organizm nie może właściwie użyć insuliny do otwarcia komórek w celu wchłonięcia cukru z krwiobiegu w celu uzyskania energii. Zamiast tego zamienia się w tłuszcz. Badania wykazały, że nadwaga nawet o kilka kilogramów powoduje stres w ciele, który może wywołać rozwój cukrzycy typu drugiego. Dlatego lekarze zalecają, aby pacjenci, którzy zaczynają wykazywać oznaki tego stanu, robili wszystko, aby naturalnie kontrolować poziom cukru we krwi. Dieta. Ponieważ cukrzycy drugiego typu mają już za dużo cukru swobodnie unoszącego się w krwioobiegu, ważne, aby robili wszystko, aby nie spożywać pokarmów, które mogłyby zwiększyć ich ilość. Produkty z białej mąki, biały ryż i wszystkie źródła rafinowanego cukru muszą zostać całkowicie wyeliminowane z diety. Lub przynajmniej zredukowane tak bardzo, jak to możliwe, jako jedna z najważniejszych części naturalnego kontrolowania poziomu cukru we krwi. Dieta cukrzycowa pełna produktów pełnoziarnistych, chudego mięsa oraz świeżych owoców i warzyw musi je zastąpić, aby naturalnie kontrolować poziom cukru we krwi. Ćwiczenie. Delikatne ćwiczenia, takie jak chodzenie, są niezbędne w leczeniu cukrzycy typu drugiego, ponieważ pomagają organizmowi zużywać nadmiar cukru, zanim zostanie on zmagazynowany w postaci tłuszczu. Pomagają również spalać tłuszcz spowodowany wysokim poziomem cukru we krwi. Aby uzyskać najlepsze wyniki, osoby z cukrzycą typu drugiego powinny dążyć do co najmniej 30 minut chodzenia dziennie, najlepiej krótko po zjedzeniu posiłku. A jakie są Wasze metody? Zostawcie komentarz. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz o filmiku? Proszę zostaw komentarz i łapkę w górę, jeśli się podobało.